Witam bardzo serdecznie. Czas na drugi parcik piątego sezonu Open Ski Jumping Pucharu Widzów. Zostaną nam tylko dwa konkursy do skończenia. Vikersund oraz Garmisch-Partenkirchen, ale zostały do dokończenia. Czwartego sezonu nie dokończyliśmy, znaczy dokończyłem po live'ie, ale piąty już nie zamierzam dokończać po live'ie. Piąty obiecałem, że będzie dokończony i słowa dotrzymuję. Jeszcze dwa konkursy zostały do przeprowadzenia. Skończyliśmy na Mistrzostwach Świata w lotach. Więc jeszcze zostały nam dwa konkursy do przeprowadzenia. Także jeszcze będę mógł wam szybciutko przypomnieć, jak wypadły Mistrzostwa Świata w lotach. Zwycięzcą piątego sezonu Mistrzostw Świata w lotach został Kacperski. Na drugim miejscu był Temi, a na trzecim BW. Ale to naprawdę niewielkie różnice były. BW przegrał do Kacperskiego tylko 0,8, a Temi tylko 0,2 przegrał z Kacperskim. A odległości, które były, to po prostu były niesamowite. 257 metrów poleciał Kacperski, to jest nowy rekord świata. Oraz to jest rekord Polski oczywiście, no i rekord jego osobisty. Ale BW 134 tam też miał. Nie wszyscy w ogóle tam świetnie latali. Oprócz tych ostatnich miejsc, oczywiście. Zobaczymy, czy Vikersund będzie podobnie. 257 Kacperski skoczył, a ja 255. No gratulacje. Siatko, rekord Austrii pobity. Ale teraz będzie Vikersund, czyli kolejna szansa na bicie rekordów. Także zaczynamy. Walka o zwycięstwo będzie toczyła się między Kacprem BW a Telbą. Oczywiście mam na myśli sezonu. No i jesteśmy w Vikersund, proszę państwa. Największa teoretycznie skocznia. Ale rekord należy do planicy 257 metrów. Czy uda się to pobić Vikersund? Zobaczymy. Belka dobra, wiatr dobry. Może się uda, może nie. Jedyne co wiemy, to zaczyna Kubiks. No, Kubiks nie daje nam jakiegoś mocnego przesmaku tego, co może się dziać. To jest tylko 207 metrów. ZW.
w najlepszym momencie wszystko. Dobra, lecimy dalej. Oj. Ominęłem kogoś, przepraszam. Ominąłem jednego z zawodników. Adama ominąłem z Korei, no cóż. Dobra, lecimy. Fafy. Portugalczyk. O, Portugalczyk już będzie miał dobry lot. I brawo. 214,5 Portugalczyka. Łotysz. Mister Logic. Jak Łotysz się zaprezentuje? Mocno położył się na nartach. Teraz będzie łapał metry. Będzie łapał metry. To będzie dobry lot. 226 metrów. Brawo. Luksech. San Marino. Dobry rekord. 240 metrów. Luksecha stać na dobre odległości. I proszę bardzo. To jest świetny lot Luksecha. 230,5. Adi Tabor natomiast, jak Japończyk pokaże się, z jakiej strony? Oj, z dobrej strony, wysoko wyszedł z progu. To będzie daleki, daleki, daleki lot. Syndrom Kubackiego. Nie jednak syndrom Kubackiego. 29,5 metra. No i lecimy Krystianka Andorczyk. Ładnie. Będzie łapał teraz metry. Będzie to daleki lot. Będzie to powyżej 240. Nie, ale to już było 237,5, więc to było bardzo blisko odległości. On już oczywiście sobie zapewnił awans. A teraz Piotrullo. Teoretycznie najsłabszy punkt, ale jeżeli przychodzi na loty, to ojej. Daleko. 233 metry jest na miejscu, którym drugim. Piotrullo sobie zapewnia awans do drugiej serii, a teraz Kuba K. Łotysz kolejny. Ten teoretycznie lepszy Łotysz, a jak będzie w praktyce? No, w praktyce też chyba jest lepszym Łotyszem. 220 metrów. Szósty jednak, to trochę nisko. Super skoczek. Luksemburg reprezentuje. Teraz dobrze położył się na nartach. Będzie łapał metry. I to jest powyżej 220 metrów. 225,5. Piąte miejsce jeszcze bez awansu. Ale poczekamy, poczekamy. Myślę, że taki lot da awans. Kubit dobrze wyszedł z progu. Ładnie, wysoko. Stabilnie w locie. To będzie bardzo dobry lot. Ponad 200. Ale upadł kolejny raz Kubit. Co się z nim dzieje? Lordzik. Popatrzmy na Lordzika z Turcji. Mocno położył się na nartach Turek. I ładnie. Brawo. 235 metrów. Jest drugi. Dobre loty oglądamy, ale jednak słabsze niż w planicy. Ale teraz Filip, brawo. Prawie 240. Pewnie po dwóch konkursach koniec live. No tak, tak będzie. To jest tylko live, który dokańcza ten sezon. Bartek. Czy on w ogóle poleci gdzieś? No powalczył, powalczył o odległość 186,5 metra mimo tego wyjścia z progu. Nie no, szacun, szacun dla Bartka za dzielną walkę. Ski jumper. Wow. Dobrze wyszedł z progu, będzie daleko. Bardzo daleko, kapitalnie 245. A teraz Senox TV, Wasiliew inaczej. No i Wasiliew będzie ładnie. Proszę zobaczyć, jak on leci, niczym Wasiliew ułożony na nartach. I to jest również powyżej 240. 243 jest drugi.
Sezon szósty na pewno będzie, aczkolwiek nie dzisiaj. Mariano z Hiszpanii teraz. Ładnie teraz przeszedł. Dobra parabola lotu, leci wysoko i to jest dobry lot. 235,5, dający mu lokatę piątą. A przed nami siatko.pl. Dobrze, wyszedł z progu. To będzie dobry lot. Położył się Austriak na nartach. To jest powyżej 245. 248 z telemarkiem. Zaczyna się. Jak siatko tak daleko poleciał, to się zaraz zacznie. Seplox. No, również będzie ładnie. A nie mówiłem, że się teraz zaczną loty. Proszę zobaczyć, jak Norwek. Brawo! 242 jest drugi. Matio Turek. Kiepsko to wygląda po wyjściu z progu. No, nie będzie to dobry lot. Chociaż poczekajmy, no. Druga seria chyba jest. Jest 14, tak jest. Sturdy. Ależ on wyrzec z progu. Co za lot. 249. Drugi. Flowik. Słoweniec. Teoretycznie powinien polecieć daleko. A praktycznie jest dobre. 239,5 metra. Szósty. A teraz Kevin Bickner. Czwarty na Mistrzostwach Świata w lotach. Jak będzie Wikersund? Jest lotnikiem Amerykanin. Trzeba to jasno powiedzieć. Teraz dobrze położył się na nartach. To będzie dobry lot, ale nie taki dobry jednak. Dopiero trzynasty. Mistrz świata w lotach. Znaczy, czwarty na Mistrzostwach Świata w lotach jednak nie poleciał daleko, a teraz progość. Słoweniec to potrafi polecieć na nartach takie z daleko. Ponad 240. 242 metry jest siódmy. Temi. Spójrzmy na Temiego. Drugi w Mistrzostwach Świata w lotach. Temi potrafi latać na nartach i on to już nieraz pokazywał. Teraz kapitalnie Temi. I to jest 247 z telemarkiem. Co za noty. 19 pokonał siatko.pl. A teraz Kacperski. To jest mistrz świata w lotach, proszę państwa. I mistrz świata w lotach daje o sobie znać. To jest mistrz świata w lotach. Co się z nim stało? 250 z telemarkiem, ale co się z nim stało w ogóle? Postanowił sobie zrobić salto. I wygląda to bardzo dziwnie. Widać, że sędziowie wzięli również pod uwagę jego salto, ponieważ pojawiła się osiemnastka. Gdzie noty były po 17,5. A teraz Krzysio, Słoweniec. Ponad 230. 233,5, ale to dopiero 15 miejsce mu daje. Real Tobi. Afganistańczyk wysoko, ładnie. Będzie daleko. Będzie ponad 240. A nawet 248,5. Piąty. A teraz Szwed. Niczym Ludwig von Gutenberg, Gustav Adolf. Wysoko na Mistrzostwach Świata w lotach był Szwed. Jest lotnikiem. I to teraz udowodni. Tak jest. 246 z ładnym lądowaniem jest trzeci. Walnut.
RGB Friends. Zobaczmy. Ładnie położył się na nartach. To również będzie daleki lot. 245,5. Dosyć niezłe noty. Jest siódmy. Kubiks. Argentyńczyk. Kolejny. Dominik Boss. Wow. Ależ on trafił na progu. Cóż za lot. Cóż to będzie za odległość. 250,5 jest czwarty. Kacper, Kacper. Trzeci w klasyfikacji generalnej. To będzie kapitalny lot. To jest naprawdę kapitalny. 253,5. No brawo, brawo. No i co zrobi BW w takim momencie? Czy Litwin sobie poradzi? Tak. Litwin też jest w formie, on sobie poradzi. To jest 248 z telemarkiem, ale piąty. A przed nami Telba, lider klasyfikacji generalnej. Na Mistrzostwach Świata w lotach się zepsuł, ale po Mistrzostwach Świata w lotach widać, że jest agresywny i chce coś więcej. 247, ale skrzywdzony przez sędziów. 11. Druga seria. Podwyższony rozbieg na 29 belkę. A wiatr przecież leciutko gorszy jest tylko. Wow. Nie rozumiem aż tak mocnego podwyższenia belki. Co zrobił Portugalczyk? Co on zrobił? I on jeszcze 200 poleciał. 206,5. Kuba K. Łotysz. Będzie ładnie. To jest dobry lot Łotysza. 219,5. Turek Matio. Następny źle wychodzi z progu, ale mocno położy przy się na narty. To będzie daleki lot, tak jest daleko. 227, pierwszy. Mister Logic. Łotysz. Teraz dobra parabola lotu. To jest dobry lot Łotysza. 219. Drugi. Super skoczek. 26 zawodnik Luksemburgu był po pierwszej serii. O mu ho, 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 ho. Ależ wysokość. To jest kapitalny lot. 239,5. Adi Tabor. Teraz też on łapie wysokość. Położył się na nartach, ale słabo jednak. 213. Czwarty. Dream lotnicy. Kevin Bickner inaczej. Jak sobie Kevin Bickner poradzi w drugiej serii? Ładnie sobie poradzi. Będzie dobry lot. Brawo, Kevin Bickner. Pół zaczyna się. Luksech. Czy chociaż 240 będzie? Musi złapać teraz odpowiednią wysokość, jeżeli chce tak daleko dolecieć. I prawie się to mu udaje. 237,5. Dobre noty, jest drugi.
Krzysio. Ładnie Słoweniec wyszedł z progu, wysoko leci. To może być daleki lot i to będzie daleki lot. Brawo! Słoweniec 244,5 jest drugi. Piotrullo. 21 po pierwszej serii. Teoretycznie nasz najsłabszy punkt, ale on potrafi latać na nartach. Tylko musi teraz dobrze złapać wysokość i to udowodnić. Czy on to udowodni? Tak jest! Brawo, Piotrullo, 249. Nie, dzisiaj nie będzie nowego sezonu. Dzisiaj jest tylko dokończenie piątego. Lordzik Turek. No, położył się na nartach. To może być dobry lot. No, 220. Ale siódmy. Mariano. Hiszpan. Ojej! Przepraszam. Dostałem trochę laga. Filip. Dobrze, wyszedł chyba z progu. Nie, tutaj musi teraz zapać szybko wysokość, jeżeli chce jeszcze uratować ten lot i uratował. Brawo! 242 metry, ale spadł na trzecie miejsce. Christian K z Andory. Ależ wysoko. To może być dobry lot. I to jest dobry lot Andorczyka. Gratulacje, 240,5. Piąty. Progość. Słoweniec. Ładnie. Ładnie. To będzie daleki lot. I to bardzo daleki. 256 Słoweniec. Nowy rekord Słowenii chyba. Chloik. Zaczynamy loty. Jeszcze dalej. Nowy rekord Słowenii. 256,5. Co się tutaj wydarzyło? Flowik zabiera rekord Słowenii od progościa o pół metra. A teraz Wasiliew. Też będzie daleko. Wasiliew. 254,5. Ski jumper. Aleśmy zaczęliśmy oglądać teraz loty. I to również będzie daleki lot. Proszę tylko zobaczyć na jego wysokość, jak się położył na nartach. To jest kapitalny lot! 254 z telemarkiem. Jest pierwszy. Seplox. Następny. Następny łapie wysokość. Następny frunie daleko! 256. No i co zrobi Telba? Loty jak naprawdę nie wiem. Dwieście pięćdziesiąt siedem i pół! Nowy rekord świata! Nowy rekord Polski! Nowy rekord Telby! Wow! Ustał. Niesamowite. Kacperski już nie jest rekordzistą Polski. FGP Friends. Też ładnie wychodzi z progu. Też leci wysoko. To też będzie daleki lot. Daleko, 252,5 jest siódmy. No cóż. Real Tobi. Spójrzmy, jak się spisze Real Tobi w swoim locie. To jest również dobry lot. To również będzie ponad 250. A jednak nie.
Myślałem, 246 było, ale jest czwarty. Sturdy. Na razie wszyscy trafiają dobrze z progu. Brawo, Sturdy, on również trafia. To również będzie daleki lot Sturdiego. Pięknie, stabilnie w locie i brawo! To jest 244,5. Dziewiąty. Siatko.pl. Austriak. Dobrze wyrzec z progu, również wysoko. I to również będzie daleki lot. To jest 249 z telemarkiem. Czwarty. Jednak dopiero czwarty. Aż tam muszą być niewielkie różnice w czołówce. Dominik Boss, szósty. Ależ położył się na nartach. Daleko. 249 jest piąty. Jeszcze niżej od jeszcze niżej od Siatko.pl, a teraz BW 134 leci wysoko i to będzie daleko. 248, ale dziewiąty, jak go noty skrzywdziły. On tam miał szesnastki. Gustaw Adolf Szwed czwarty. No to Temi. Może Temi coś pokaże. Temi jest lotnikiem. Wszyscy o tym wiemy. Był przecież drugi na Mistrzostwach Świata w lotach. Tak jest. Temi, gratulacje. To jest lotnik. Jemu co? Ej, bo mu... Zaliczy mu odległość w końcu? No brawo. Ale niskie noty dostał. Co się z nim stało? Dobra, nie wiem. No niestety Demi spadł daleko. Ale to było dziwne. Kacperski. Wow. Daleko. Daleko! Wyrównał swój rekord 257 i został tylko Kacper Kacper. Popatrzmy. No i to jest przecież niesamowite. I brawo! 255 telemarkiem. Kacper Kacper naprawdę oszalał. A zatem to są... To jest klasyfikacja. Kacper Kacper wygrywa. Drugi Kacperski. Trzeci Telba, który ustanowił nowy rekord świata o pół metra. Zabrał go Kacperskiemu, który próbował odebrać Telbie, ale mu się nie udało. Dalej Ski Jumper, Progość, Siatko, Dominik, Real Tobi, Flowik. Czołową dziesiątkę zamyka Senox, BW, Seplox, FGP Friends, Temi, Sturdy, Piotrullo, Dream Lotnicy, Filip, Krzysio, Krystianka, Luxech, Super Skoczek, Matio, Lordzik, Mister Logic, Adi Tabor, Fafi, Gustaw Adolf, Mariano i jeden został zdyskwalifikowany. Oto jest tabela. I zobaczmy. Czas na ostatni konkurs, który będzie rozgrywany w Garmisch-Partenkirchen. I on rozstrzygnie, kto wygrywa. Belka jest 11. Wiatr w plecy, dlatego jednak 15. Kubik zaczyna. Wow, 46,5. Chyba trochę za wysoka belka. Sędziowie obniżają na 13. Zobaczmy Adama. Koreańczyk. 45. Jest drugi. Fafy. Portugalczyk. Ojej.
Mister Logic. Co się z nim stało? Kurde, ja nie mogę wyczuć tej skoczni. Ten próg jest taki mały i w ogóle. Luksech. O. Dobrze. Wow, 49. Tu może z 50 ktoś poleci. Skoro Luksech 49. Aditabor, no tak. Krystianka. Andorczyk. Wysoko i do 49,5. Piotrullo. Dobrze, 48, ale jest trzeci. Kuba K. Łotysz. Dobrze. 46. Czwarty. A teraz super skoczek. Luksemburg! 50,5 jest pierwszy. Kubit. Ze Sri Lanki. No, 46 jest szósty. Może to mu da awans, nie musi jednak. Lordzik. Co się z nim stało? Okej. Okay. 37 metrów jest dziewiąty, Filip. Z Wielkiej Brytanii. Dobrze. 47,5 jest piąty. Bartek. Słoweniec. Słoweńcy to bardziej lubią takie duże obiekty, mamucie. 52,5. Wow. To był dobry lot. Ski jumper. Również kapitalnie. 49 jest czwarty. Senox TV, aka Wasiljew. Ależ on trafił! Skrócił skok na 52,5. Wow. Tam się chyba przestraszył tej wysokości, dlatego musiał szybko skrócić. Mariano też się przestraszył wysokości, dlatego 49. Siatko.pl. Austriak, słabo. 40,5, dopiero 14. Seploks. Wysoko, daleko. 50 metrów, ależ noty, on ma 20 nawet. Co się tutaj dzieje? Dwie 20 w open ski jumping. Matio. Również 20 ma, jest 12. 45 metrów. Co się tutaj dzieje? 20 dostają oni. Sturdy. Również ma 20. Co się tutaj dzieje? Fluojk. Również ma 20. Co jest grane? Dream lotnicy. Też ma 20. Odkryłem sposób na 20 na tej skoczni. Progość. I następny z 20. Tak jest. Teraz to się dopiero zaczynają noty. Temi. Ach, już nie ma 20, a taka fajna passa była. Dobra, więc wracamy do normalnych skoków. Kacperski. Czternasty dopiero, 47 metrów. No cóż, Krzysio teraz. Uuu, 50 metrów. Trzeci. Real Tobi. 46, ale notami dopiero 23. Tutaj wszyscy mieli takie dobre noty. Teraz ja muszę skracać, bo teraz wszyscy co dostali 20, a jak nie skrócę, to nie będzie dobrych not.
jak nie skrócę odległości, to notami będą po 17,5 noty i wtedy ktoś będzie 20. Więc ja już muszę tę pierwszą serię tak przeprowadzić, żeby jakoś te noty były sprawiedliwie wysokie. Dominik Boss. Wow, 52. Ale wyrwał. Kacper, Kacper. Brawo. Piąte miejsce, 50,5. BW 134. No, 49,5 i skrzywdzony przez noty, oczywiście. Ustawione wszystko. Jakie ustawione? To nie moja wina, że tak działa system not. Czyli co? Ciekawe, ciekawe podium mamy. Pierwszy Bartek, drugi Seplox, trzeci Gustaw. Jeden z takich lepszych to dopiero Kacper, Kacper piąty, Dominik szósty. BW 15, FGP 15. Telbap też 15. Co się tutaj dzieje? Czterech zawodników na 15 miejscu. Bez awansu. Real Tobi, Siatko.pl, Lordzik, Fafy, Adi Tabor oraz Mister Logic. Drugą serię rozpoczyna Koreańczyk Adam. Telba i BW egzekwo 15. Jak tak zostanie, to wtedy Telba wygrywa sezon. Oni nie mogą być egzekwo. Kubiks. Uuu, wyrwał 51. Pierwszy. Kubit. Pięćdziesiąt i pół. Pierwszy. Matio. Pięć, 49. Trzeci. No takim stylem dalej skacze niż normalnie. 49,5 jest drugi Łotysz, brawo. A teraz Kevin Bickner, on to prędzej woli większe obiekty niż takie małe. Dobra, odszczekuję to co powiedziałem. 52 metry jest pierwszy. Filip. Co to było? Najlepszy skok, Filip. Kacperski. Nieźle, Kacperski, 50 metrów. Jeszcze raz chcę tak wyrwać. Dobra, nie. Lepiej nie. Albo dobra, Piotrulo niech skoczy i wyrwiemy jeszcze raz może. Temi nie, dobra, bo moderator to się obrazi na mnie. O, masz Temi, proszę bardzo. 52,5 metra. Luksech, on i tak jest San Marino. O nie, on tak nie wyrwał. 51. Ski jumper, to może on tak wyrwie. Muszę dobrze trafić. O kurde. Faktycznie wyrwał. Ale nie tak mocno. Christian K. No nie, no nie wyrwał. Dobra, to nie będziemy próbować. To był jakiś bug. Dobra, FGB Friends. No i good. Ale piąty jestem.
BW-134. Ładnie. 51,5, ale piąty. Bo noty oczywiście go skrzywdziły. Telba. Pięćdziesiąt jeden jest trzeci. Super skoczek. Zobaczmy. Uuu, 53 metry, nowy rekord skoczni. Brawo, Luksemburczyk. Kubiks. Argentyńczyk. Bo chciał zbyt bardzo. Źle się to skończyło. Trudne sprawy z notami, no. Mariano, ładnie. Hiszpan, 52 metry. Fluek. Dobra, jeszcze raz próbujemy wyrwać. To było dobre. No jak? To już nie można wyrwać. Chciałbym wyrwać. Progość. Okej. Walnut. No i nie wyrwał. O, ale wyrwał 53,5. Wasiljew może wyrwie. Jest! Patrzcie jak daleko! 10 metrów, a jakie salto zrobił! Niesamowite! To było niesamowite. Sturdy. Norbek. Uj. Upadł. Na twarz. Dominik Bos. Pięknie. To jest daleko. 54. Wow, ale wyrwał. A Kacper, Kacper. Też daleko, 52 jest trzeci. Krzysio. Słoweniec, brawo. Ale dopiero czwarty. Gustaw Adolf, czy Szwed stanie na podium? Nie, nie stanie na podium. To może Seplok stanie na podium. Tak, stanie! 53,5. Jest trzeci. Noty go skrzywdziły. Noty go skrzywdziły. I kto wytrzyma? Bartek? Nie! Bartek nie wytrzymuje. 47,5 spada na 8 miejsce, a zatem wygrywa Dominik Voss. Dalej mamy Walnut. Brawo, Walnut w końcu na drugim miejscu, a Seplox przez sędziów na trzecim. Potem Kacper, Kacper, Krzysio, super skoczek, Temi, Bartek, Luksek i czołową środkę zamyka Telba. Potem Ski Jumper, Dream Lotnicy, BW-134 jak zwykle karcony przez sędziów, FGP Friends, Mariano, Kubit, Piotr Ullo, Kuba K, Kubiks, Krystian Kasperski, Matio Fluojk i tak dalej, i tak dalej. I czas na ostateczną klasyfikację generalną, w której wygrywa Telba od zaledwie 17 punktów nad BW. Na drugim miejscu BW-134 Dominik Boss o jeden punkt przegrał z BW-134. Kasper Kasper czwarty o 10 punktów, ależ tutaj naprawdę niewielkie różnice pomiędzy pierwszym a czwartym miejscem. Wyrównana walka była, wyrównana walka. Potem Walnut, Kubiks, FGP Friends, Krzysio, Temi i w czołowej dziesiątce kończy Seplox. Potem Gustaw Adolf 11, Kacperski, Real Tobi, Bartek, Dream Lotnicy, Ski Jumper, Super Skoczek, Mariano, Progość, Fluojk, Matio, Sturdy, Senox TV, Filip, Siatko.pl, Luksech, Kubit, Kubaka, Lordzik, Piotrullo, Krystianka, Adi Tabor, Kubiks, Mister Logic,
Safy oraz Adam. Także to by było na tyle. To był cały sezon Open Ski Jumping. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w szóstym sezonie. Cześć.